Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Naszą relację z wystawy, która tu się odbywa w miejscowości Kolno, gdzie teraz jesteśmy. Rozpoczynamy od zaprezentowania tutaj, powiedzmy, stoiska, sklepu Wszystko dla Gołębi z Grajewa, kolegów Wojciecha i Sylwestra. Oni za chwilę nam o tym powiedzą, tylko powiedzmy, że jesteśmy na obiekcie, gdzie się odbywa, to jest Kolno, hala przy basenie przypływalni, Kolniejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a tu jest 32. wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Białystok. Tutaj tak kolegę Wojciecha i Sylwestra nie muszę przedstawiać, ale kolegów tutaj zawsze przedstawimy. Proszę bardzo, kolega się przedstawi. Sławek Stachecki, jestem tutaj prezesem tej sekcji. No tutaj w Kolno? Należy tak, do oddziału. Kolega Jerzy Zdankowski, oddział Ełk, sekcja Kolno. I kolega Wojciech. Wojciech Dębicki. Wojciecha poznaliśmy już, kiedy byliśmy u Wojciecha. Wojciech już jest, na górę, Wojciech już jest tak medialny. I prawie Oscara dostawać będzie w kategorii telewizji gołębiarskich, także spokojnie. Tutaj popatrzmy, tutaj mamy też gołębie, które wy tutaj przywieźliście, tak, na sprzedaż. To są gołębie od Herbocca, ale nie Herbocca rodziny, czy tam jo, tylko to Katę i Kobekatę. To Rafa, weterynarza, to razem oni mają. Tak, ale to ja mówię, żeby ktoś się nie zdziwił, bo mamy na aukcjach rodowody inne szata graficzne. I też się Herboc nazywa, ale mamy też tutaj Diamond Loft, to są Van Okel, tak? Van Ekel i Barton Nancy. Katalog mamy. Te gołębie będziemy też mieli może na aukcjach, to się nie sprzeda, ale tutaj też się będzie trochę, także zobaczymy. Ale wy tutaj przyjechaliście tutaj z ofertą tych wiadomych produktów, które macie już wcześniej tam w sklepie prezentowane, ale widzę, też macie tutaj nowe karmy, tak? Tak, to jest karmy. Całkowicie nowość, to jest bo pierwszy raz widzę te worki. Tutaj mamy karmy, o tutaj katalog masz, to jest firma, nowe karmy. Bo karma się wczoraj nazywa Best Natural, a to jest firmy CZ. Tutaj mamy firma CZ Pol. Z Godziszowa, dokładnie. My te karmy mamy dzisiaj poglądowo po jednym worku, natomiast mamy je w sklepie. Tutaj hodowcy już po części zaczęli używać te karmy i myślę, że są fajne ceny, są dostępne cenowo, one są pakowane po 20 kg. Czyli worku jest po 20, nie po 20, worku, tak, tak. 25, ale karma nie jest olejona, nie jest naprawdę naturalna. To jeszcze jakbym może poprosił Jurka, bo Jurek już jakbyś chwilę, bo Jurek już używał tych karm. Mhm. Jurek, może powiedz, bo ty używałeś już kilku tych karm. Tak, tak, żyją gołębie. Żyją gołębie, mają się dobrze, ładnie pierzą. Powiem tak, za namową Wojtka spróbowałem tych karm, zacząłem od karmy pierzeniowej, tak? Uh-huh. Bardzo dobra, nie masz czysta tego karma. Mam pierzeniowa. I drobne nasiona. Cenowo są bardzo przystępne. Tutaj jest P, ona kosztuje 44 zł. Bogaty skład, czysta karma, cena przystępna, także no co powiem. Zadowolony. Jestem bardzo zadowolony. Warto też wspomnieć jeszcze, bo z tego, mamy tak, ale ja słyszałem, że te karmy zostały jeszcze też firma zafundowała nagrody niejako dla uczestników. A dokładnie, zapomniałem. Wystawy, tak? Oczywiście. U nas jest za każdego gołąbka wprowadzanego do reprezentacji. Każdy gołąbek wprowadzony do reprezentacji przez hodowcę dostaje dodatkowo dwa woreczki karmy jako nagroda. Znaczy, przepraszam, woreczki, jak to rozumiesz? Takie duże czy dwa worki? Tak, dwa worki karmy, jeden gołąbek. Może jakieś woreczki macie po kilogramie, nie, żeby tam... Nie. Nazywamy to woreczki, bo powiedzmy są po 20 kg, tak? Woreczki, tak powiedziałem, ale dwa worki, każdy gołąbek, którego hodowca wprowadził do reprezentacji, dodatkowo dostaje dwa worki karmy. Prezencie. To, czyli jak tutaj mamy w reprezentacji, czyli zobaczmy tyle, mamy to koledzy tutaj mocarscy chyba zabiorą najwięcej worków. Ja zabieram 10 worków, tak skromnie powiem, tak też 5 moich gołąbków jest prowadzonych, przygotowane były na tej karmie, także od Wojtka biorę tą karmę, jak widać. Wysokie oceny, no co mogę powiedzieć. No. Polecić tylko można hodowcom. O, dokładnie, oni jeszcze robią, jeszcze nie powiem, gryt, wiesz, 5 kg. Właśnie tak patrzę. To jest cena 12 zł za 5 kg, dosyć fajny gryt. Nie takie lastryko milone na nie, nie, fajny gry, tu są i muszle, wszystko jest okej. Okay. Dobrze. Często się zdarza, że mam też gryty takie, powiedzmy, na zamielone nagrobki. Czy cegła mnie. Żartuję tak sobie, nie? Ale dobra, tutaj mamy, widzimy towary różnych firm, ale tutaj macie chyba z Belga Wetseifertu, widzę taki znaczy, jeden... Wiesz co, może od tego, nie mieliśmy centrum zdrowia, mamy całą gamę, tutaj wszystkiego nie braliśmy. Mhm. Czyli mamy tak, Centrum Zdrowia Gołębi. Z tych nowości widzimy. Z tych nowości, których nie mieliśmy w sklepie. Firmę Tolisan chyba? Firmę Tolisan, tak. Firmę Tolisan. Znaczy nowo u was. Dokładnie. Z Irbapolu część rzeczy, mamy już całą gamę, mieliśmy część. A i tu takim topowym produktem. Czy nowym? Topowym i nowym uważam. Jest to nowy produkt od... Nawet w Belgii nowy jest. Nie? Belga Wetseifer wyprodukował go bodajże w zeszłym roku. To jest przewaga witaminy B12. B12 to jest taki, to ile to kosztuje? To jest taki power nogi, 58 zł. A stosuje się to w jaki sposób? To się to stosuje przed
przed lotem, środa czwartek, na karmę, czy czwartek, piątek, jak to sobie woli, albo na karmę, albo do wody. Można go dawać na dwa sposoby, albo do karmy, albo do wody. W książeczkach, które mamy zrobione po polsku, jest też wszystko opisane. My te książeczki gdzieś tutaj mamy. Na każdej stronie w prawym dolnym rogu jest po polsku, bo oni wydają książeczki informacyjne w kilku językach. Także to jest taki... Także widzę, stoisko bogato zaopatrzone. Na razie tutaj widzimy, frekwencja może nie jest taka, żeby mogła skorzystać, ale to jest wczesna godzina. To dopiero między, chyba trzecia godzina jest już, chyba nawet nie ma jeszcze. Nie ma jeszcze. Jakby to się udało gdzieś szczęśliwie dojechać na godzinę 14, tam widzimy jeszcze też są koledzy, a do nich podejdziemy. Może powiemy coś o aukcji, jakby Krzysztof... No, właśnie, co to było, powiedzmy, co tutaj, bo widzę, są głębi na aukcjach. To chodźmy, podejdźmy, zobaczmy. Tu są gołębie na aukcję przeznaczone, tak? A aukcja będzie, jaki cel miała, czy kto to będzie? Tutaj kolega. No dzisiaj tutaj mamy gołąbki, które są przeznaczone na aukcję. Aukcja, pieniążki z tej aukcji będą przeznaczone w większości przypadków. Tak, nie. Znaczy, jak w większości przypadków, w większości będą przeznaczone na zakup sztandaru. Tutaj dla oddziału. Tak. Dla oddziału. Natomiast 20% ze sprzedaży będzie właśnie przeznaczona na aukcję charytatywną dla młodej, dwuletniej dziewczynki Zosi Trzcinki bodajże. Mhm. Tutaj ta aukcja się kiedy będzie odbywać? Jutro o godzinie 11. No, tak, tu te sprawy, tak, bicie. Tak. I cena wywoławcza ile jest? 100 zł. 100 zł, pobicie, postąpienie ile wynosi? 20, 10? Też po 100. Byśmy chcieli po 200 i po 300. Także byśmy przystawili kilka takich fajnych gołębi. No właśnie pokażmy, bo ja tak się napatrzę, że są gołębie młode i są gołębie starsze. Mamy tutaj na przykład gołębia. Może popatrzmy. Mamy tutaj Arka Bittnera. Arek podarował gołębie. Może, a nie, spisaliście, bo wypadło. Tak, ja tutaj mam przykładowo gołąbka. Nie trzeba przedstawiać Wiesia Kurka, wspaniały człowiek. Proszę? Z jakich to jest gołębi? To jest jego olimpijczyka. Weldewelklem Hunis. Tak. A tu jest Da Vinci. No. Tak. I Da Vinci. Czyli tutaj znany hodowca Marcin Kapinos, Grzesiek Leś też podarował gołąbka na aukcję. Tak. Jak widzimy z góry, czyste werkameny. Samiczka, matka samiczka z drużyny Mistrza Polski 2000. Te czyste werkameny to? To jest werkamen? Nie, przepraszam, bo ja nie o tym mówię, o innym gołębiu. Zaraz dojdziemy do niego. Ale popatrzmy, tak, wszystkie... ale tutaj też jest z mistrzowskiej drużyny samiczka. Marcin Kapino z Grzesiek Leś zrobili Mistrza Polski w 2013 roku i to jest samiczka z tej drużyny właśnie. Tak, czyli właśnie widzę, tak, i to jest dziecko tej samiczki, będzie przeznaczone na aukcję, nie? Tutaj nasze miejscowe gołębie, moje akurat, tam kolegów. To tutaj masz ile gołębi? Kolega, ty bo to dwa, tak? Akurat to są dwa, tak. To jest wnuk Tysona, takiej słynnej hodowli niemieckiej, Rolanda i Denisa. Faber tu jest? Faber, tak. To jest, tu jest Van Dijk? Van Dijk, tak. Tutaj jest Ferworta. To jest Ferworta, tak, z Finek. Kostosz-Żółkiewicz. Dokładnie. Tego gołąbka kupiłem od księdza Kostorza. No, tutaj, a ten gołąb się wywodzi z to też gołąb się wywodzi z domu, wywodzi się samiczka, pełna siostra tej samiczki jedzie na ogólną... A bo ty masz oddział numer 013, tak, Kolno, tak? Tak, Ełk. Oddział Ełk, sekcja Kolno, tak. Sekcja Kolno. Tak. Także samiczka jest pełną siostrą najlepszej samiczki oddziału Ełk w tym roku, 12 konkursów. Jak widzę, samiczka lata, jedzie też na ogólnopolską, nie? Tutaj tak jak my rozmawiamy, się dobrze kręci, bo nie ma takiego zgiełku jak na wystawie ogólnopolskiej, także tak. Brak frekwencji na początku to jest całkiem to jest dobrze. Fajnie, no. Kurka, gołębi już mówili. Tutaj jest tak. Mój gołąbek. Kolegi też. Sławka, o, tak. Tutaj, tak. Kolegi z Cachelskiego widzimy. Tak. Ten gołąbek jest właśnie na reprezentację Polski, tutaj jedzie. Ta samiczka, fajny wynik w tym roku, bo ona jest dwuletnia, zrobiła w B i w B, tak, i w maratonie. To z Hańca Bindacza widzę. Tak, tu jest Bindacz, a tu jest fajny, też właśnie z Kapinosa. Kapinosa gołębi. Czyli z tej Finekę na pewno. Tak, tu jest Finekę i z Waldka piszczały tej olimpijki. Ale przepraszam, ty dajesz z oryginalną kartą?
Nie. Ja tak się włożyłem, żeby każdy widział, że to nie jest jakiś ten. Z gołębiem z 2018 roku. Tak, z tego roku. Ja wiem, rodzice. Tak. Patrzmy się, że ksero, tylko to jest oryginał. To jest ojciec, tu jest werworka, flora werworka. Też samica chyba zakupiona na aukcji naszej oddziałowej. Tak. Sławka jak daje bardzo dobre gołębie. Tych gołębi, ile tu macie wszystkich? Około 40. Tutaj jeszcze... Tu są gołębie od Józka Koniora, znanego hodowcy, chyba nie trzeba przedstawiać. Ale nie mamy jeszcze rodowodu. Nie mamy, czekamy na rodowody, czekamy, kolega wiezie. Tutaj jeszcze jest bardzo fajny gołąbek z Mirosława Wardę. I to jest właśnie z tych Vandenabele. Pokażmy masty, zobaczmy kolega Warda. Widzimy, jaka hodowla utytułowana. Tak, nie trzeba jej tu zbytnio przedstawiać, natomiast no... I młody gołąb. Tak. No i samiczka. To będzie samczyk. Samczyk. Myślę, że samczyk. Samczyk raczej ze wskazaniem na samczyka, ale to jest młody gołąb. Tutaj kolegi Kiedy. Nasz prezes do spraw lotowych, wiceprezes do spraw lotowych, Darek Kieda. Też hodowla oparta na gołębiach Windacza, czyli Olimpiady 003. Polecka, kolegi Fedorowicza. Fedorowicz, też czołowy hodowca z naszego okręgu. Rogało. W tym roku, jak Krzysiu kręciłeś, w Czersku, wspólny gołębnik, no to trzecia nagroda, piąta chyba, bodajże siódma, to Leszek Rogało u Sebastiana. Tutaj Jacek Łabanowski, też bardzo fajny hodowca. No, bardzo fajny hodowca. I też ma reprezentację tam. Tak, tak, jest jeden Jacek, pewnie gołąb. Kolega Jacka, hodowla, to jest taka hodowla oparta na bardzo dobrych gołębiach. On ma bardzo dużo dobrych gołębi w rozpłodzie. Łuczyk tutaj. Tutaj jest w naszej sekcji jeszcze kolegie Stachelski. Tadeusza, to nie jest moja... To jest rodzina? To nie jest rodzina, natomiast no, takie same nazwisko. To są dwa gołąbki właśnie podarowane przez kolegę naszego sekcji. Tutaj, jak widać, Zbyszek Oleksiak, dwa gołąbki. Zbyszek Oleksiaka, ten jest z linii ojciec króla, czyli to jest brat króla. Tak. A tu jest złota para. Dokładnie, także widzisz. Też uważam, że pierwsza liga gołąbki będzie można zakupić. To jest Andrzeja Michała Wiosna. Wiosna, hodowla, no to też chyba nie trzeba przedstawiać bardziej. Paweł Korzeniowski, akurat tutaj... I Szpaka mamy, jednego z nielicznych. Co tak, to jest akurat rodowód jego matki, bo też w trakcie jesteśmy, kolega ma dowieść rodowód ojca, nie? Akurat wywodzi się... A jak się nazywa ten hodowca, który to ma? Te gołąbki ma Wiesław Stodulski, hodowca z naszej sekcji. I tutaj też czekamy pewnie na rodowody? Tak, czekamy na rodowody, są gołębie, prawdopodobnie jak... Część gołębi, dwa gołębi są od Piotka Rąbcy, na pewno. Z Gdańska tam od nas. Z Gdańska, tak. To oddział z waszych stron, 60. Dokładnie. Tutaj od mojego kolegi, super gołąb, pełna siostra, najlepsza lotniczka oddziału 5x5, w tym roku w ZSA. Czyli bardzo ładne gołębie. Dużo nam jeszcze zostało? Nie, tylko tutaj do końca. Tak jak widać i tutaj... Ziewicza, widzę jeszcze kolegę Łoniewskiego. Tak, jak się nazywał? Sebastian i... Adam Wiśniowcy. Też czoła hodowla. Tutaj no kolega Jarosław Grzantowski, też Jarka. Bardzo fajny hodowca. Z jakich tutaj są? Wnuki Wana. To jest z dołu wnuki Wana. Tak, z Herbocu. Tak. Tu nas nasz prezes okręgowy, Jacek Kuleszak, dał fajnego też gołębia. On ma dużo gołębi. Spałki. Tak. No i tutaj mamy tutaj mistrzów naszych. Obecnych mistrzów Polski. Tak. Poprzednimi mistrzowie Polscy w kategorii. Z naszego okręgu. Kategoria GMP, intermistrzostwo. Intermistrzostwo, bardzo fajny wynik w intermistrzostwie. I w C drugi wicemistrz, tak? Pierwszy wicemistrz. Kolega Mocarski? Nie, to jest nasz kolega Darek Kieda, jest lotowym naszego oddziału. Tutaj teraz patrzy też kolega, widzę, na gołębie. Popatrzmy jeszcze raz, rejs. Tutaj mamy kulbackich gołębia, tak? Tak, oryginalny gołąb z hodowli kulbackich. Podarowany co prawda przez naszego kolegę tutaj z sekcji, który ma tam opartą hodowlę na tej gołębie. Z tego roku, no. Tak. Tutaj też taki nasz czołowy hodowca, który już niestety nie lotuje, ale... Ale wróci, myślę, że bardzo wróci. Dobrze latał. No i tutaj jest Olesiak. Olesiak, to takie zbieżność nazwisk podobna, ale to jest Olesiak. Tak. To jest też, i tutaj też kolegi od nas z sekcji. To pitmany czyste widzę. Tak. Z Loris 520, dokładnie. Wnuczki Harikana, Cassius. I tutaj nasz kolega też, stary, dobry hodowca, od Gajewskiego Józefa. Tak, jest na wystawie, także też gołąb pod niego. Dobrze. Także zachęcamy, zapraszamy do brania udziału w akcji. Jeszcze skorzystam z waszej podpowiedzi, to powiem, że
chciałem, jest reprezentacja, to może tamte też gołębie wspólnie oglądamy. No to zapraszam. O, i teraz mamy tutaj kartki z gołębiami, które są w reprezentacji. Widzimy hodowcy tutaj, naprawdę widzę po wyglądzie, jak popracowali, widać bardzo ładnie wyglądają te gołębie. To jest standard. Standard olimpijski, samczyki. Samczyki, pięć sztuk? Pięć tutaj samczyków. Zobaczmy, pierwszy tutaj jest gołąb Saciłowskich, Paweł i Eugeniusz. Tak, nazwisko akurat takie nasz kolega z oddziału, Z naszego, oddziału, tak? Chciałbym się pochwalić, że to jest naszego oddziału. Przypomnijmy, oddział EUK 013. Cztery gołąbeczki. Kolega Saciłowski, Patryk Ramatowski, to jest hodowca, który 2-3 lata temu w GMP zrobił bardzo fajny wynik w Polsce. Pierwszy wynik w Polsce odrzucony. Tylko, że on został odrzucony. Nie? Tutaj też jest. Tak. W tym roku mieliśmy tutaj jest piąty samiczki. Akurat mój samczyk. Mhm. Piąty samczyk. I tu zaczęły się samiczki. I tutaj samiczki. To jest bardzo wysoka ocena, 92,50 jak widać. Tutaj Kazik Ramatowski. Tak. Tutaj znowu kolega Saciłowski. Tak. Tak, czyli tutaj mamy standard. Kolega Borowiak, jak widzę. Dokładnie. Jaworowski. To jest nazwiska się potarzało. Tu nowe nazwisko, Zubrzycki Tomasz. Tak, też taki czołowy hodowca z naszego oddziału EU. Tak, tutaj hodowca z naszej sekcji. Akurat mój oddział, tutaj. Tak. Tutaj dalej. Też Ramatowski. Ramatowski, tak. Tu Jacek Kulesza, nasz prezes. Nasz prezes okręgu. Tu Kulesza, patrzę, Jacek. Żadnego szpaka nie ma? Ani jednego czerwonego, czarnego. Do reprezentacji. No tak akurat się złożyło w tym roku, nie? Tutaj mamy kolegę. Nie, tu pierwsza nagroda. Pierwsza i pierwsza. Tak, ale mam więcej tego, bo tu widzę jeden. Tak, druga nagroda. Też, i to jest kategoria jaka? Wyczyn. Wyczyn. Że jest tutaj parę fajnych gołąbków właśnie z sekcji. Nie, ale wyczyn Sport B. Sport B. Nie A. Nie, to jest Łoniewski, to jest B. Tak, bo tu była trzecia, pierwsza, koledzy mają w B. Stachelski Tadeusz, kolega Mazełku, właśnie tutaj też trzecią nagrodę w Sport B. Teraz mamy C kategorię. Tak, trochę mamy Mocarski. Mocarski. Tadeusz Iwita, to jest ojciec synem czy bracia? Bracia. Mój bracie, tu tak brat. Mój gołąbek tak się fajnie składa. Tak. Akurat tutaj. Dlatego tutaj się I Mucarski. Kolega Mucarski będzie jutro na wręczenie zapewne. Tak, znaczy będą razem. Będą na pewno. To będziemy mieli możliwość z nimi. Kolejny też mój gołąb, trzecia nagroda. Tutaj też fajny. Tutaj po prostu nie ma co tutaj zbytnio komentować, no bo gołębie, tutaj naprawdę samo to, że się znalazły tutaj klateczki nowe, jeżeli możemy powiedzieć jeszcze słowo o klatkach. Nowo zakupione klatki, okręg zakupił nowe klatki. Pierwszy raz są dzisiaj właśnie na używane, bo widzę takie dziewicze, żeby tak, można powiedzieć. Tak, tak. Też, ale widzę ze sklejki nawet są te stojaki wykonane. Jak to wam te klatki robił? Bo podejrzewam, że jest to ta sama firma, która te robi kosze u Wojtka, co widziałem tam na stanowisku. Tym się zajmował Jacek Kulesza, nasz prezes okręgu, także nie wiemy do końca, gdzie on to zamawiał. No zobaczymy. Dobrze, tu mamy te gołębie. To może jeszcze poczytamy, tak, żeby się koledzy nie poczuli. I Mocarskiego znowu, i Wiśniewskiego. No właśnie, tak. Tu Mocarski. A czekaj. Tu Wiśniewski Jana, żebyśmy nie pomylili. A tu Wiśniewski Adam i Sebastian. Adam i Sebastian, tak. No oni są, to jest ojciec z synem, to jest hodowla z oddziału ZSA, czyli tak, ziemia suwalska. Ale obrączka jest 060, to jest tego Piotra Rąbcy. To znaczy oryginalny gołąb z tamtego oddziału, tak oni latają na tych oryginałach, ale od kogo to nie wiem. Tutaj to tą, pierwsze to też jest właśnie w jego. Też właśnie widzę, też. Tak. I też 0,60. Tak. To może być właśnie, bo to mi się wydaje, że to jest tam właśnie tak jak było tam. Na pewno są z waszych stron tego. No to ja wiem, bo to jest właśnie ten oddział, tam mi się wydaje, tak. No i Mocarscy, znowu wyczyn. I kolega Ramotowski Patryk i kolega Głębocki. Jerzy. A właśnie koledzy, Leży, Jerzy i Pulwin. Pulwin, tak. Mariusz. Spółka. Dobrze, także tu mamy tą reprezentację. I jak będzie wręczanie nagród? Wręczenie nagród już będzie o godzinie 11. 11 będziemy na tym wręczeniu, będziemy tutaj widzieć co. 11, 12. To także zapraszamy jeszcze wszystkich chętnych, którzy chcieli przyjść. I popatrzmy tutaj jeszcze, tak wygląda dzisiaj tutaj na hali w Kolnie, gdzie się mieści, gdzie wystawa się odbywa, 32 okręgu. Gołębi pocztowych okręgów. Po drugiej stronie jest basen, jakby ktoś chciał skorzystać. Dobrze, także tutaj już ten jeszcze tam inne stoiska są, zobaczymy co tam koledzy mają, widzę jakieś systemy, tam widzimy system od AMC, ale tam jeszcze jest kolega z innego, to zaraz podejdziemy. Tak, jeszcze stoisko, tam kolega chyba Rafał Czyżewski z firmy The Riger, zobaczymy zaraz, chyba tak, rozstawia się. Będziemy zaraz obserwować, sobie tam podejdziemy zobaczyć. Także na razie bardzo dziękujemy. Dziękujemy również. Pokazywanie. Dziękujemy. Dziękujemy. Dobry lot. No tutaj na wystawie spotkaliśmy kolegę, który się przedstawi. Tak, tutaj
kolega tutaj nam pokazywał, tutaj właśnie rozmawialiśmy przed chwilą przede wszystkim o tych starych archiwalnych takich numerach, widzimy gazety Hodowca Gołębi Pocztowych, to są akurat numery z 66 roku, listopada, tak? 64 nawet jest jeszcze. Tu widzimy jeszcze z takiej poczekaj, to była tak jak Spartakiady były. Bo postaramy się to sobie tutaj zeskanować te gazety, żeby tutaj pokazać ludziom, jak wyglądało, to może jeszcze aktyw partyjny jakiś znajdziemy, no bo tutaj kiedyś takie czasy były, że do wszystkiego była włączona polityka. Na szczęście mamy takie czasy, że nie musimy tego mieć. Ale tutaj oprócz tych gazet masz jeszcze te gołębie, widzę jakieś, przyniosłeś? Tak, tak? Co jeszcze masz tu? To są tylko od Landarote? Czy tak, koło tak. Tych jeszcze? Tutaj są dwa oryginały. Czyli może zamkniemy, dlaczego? Bo będzie jaśniej. O, zobaczmy. I dwa są po tym samczyku. Ta samica jest siostrą z gniazda samca, który w tym roku na WG Mazury miał komplet konkursu. I ile tam pieniędzy wygrał dla ciebie? Oj, nie załapał się. Nie załapał się. Na pieniążki się nie załapał. Tu masz też jeszcze, widzę te... Tak, anteny już trzymane. A to w imieniu kogoś sprzedajesz czy swoje? W imieniu swoim. Swoim. To ja widzę dwa różne systemy, bo mam Taurisa, Bricon. Co masz takie w domu? Nie. Czy tak, po prostu się zajmujesz handlem? Czy te wszystkie trzy systemy masz? Mam te trzy systemy, głównie czasem coś innego się trafi. Ale co używasz ich? Nie. Ja sprzedaję tylko. Jestem pośrednikiem między. Między Holandia. To powiedzmy jeszcze raz, przypomnijmy imię, nazwisko. Olszak Damian. I jakby ktoś chciał takie systemy Bricona, są czy do nabycia. Unikona, czy Taurisa, to może do kolegi śmiało się kontaktować. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. A tutaj sobie te numery postaramy zeskanować i będziemy pokazywać, jak właśnie kiedyś wyglądała specyfika właśnie takich treści zawartych w tej gazecie. To są takie dość rzadkie. Tutaj jak kupiłeś ciekawostkę, bo jest zakupić właśnie teraz, tak? Tak. Droga nie było. No droga nie było. Droga nie było. Dobrze. Ja magazyn dziękuję. No i tutaj, tak jak powiedzieliśmy, że wprawdzie jutro będziemy mogli spotkać kolegę Tadeusza Mocarskiego, właśnie mamy tu na pierwszym planie, bo Witolda nie ma dzisiaj. Nie, dzisiaj nie ma. Ale jutro przyjdzie. Jutro będzie, tak. To starszy czy młodszy brat? Młodszy. Młodszy. I kto się zajmuje hodowlą bardziej, ty czy brat? Wspólnie, tak? Wspólnie. 50 na 50. 50 na 50. No i też wyniki tutaj zobaczmy, bo tutaj akurat zobaczmy, przypomnijmy, pierwsza nagroda w kategorii B, pierwsza, tak. Druga nagroda w kategorii B, sport oczywiście i tutaj w C też pierwsza nagroda widzę, tak? Tak. To są takie gołębie, które się wywodzą z jakich ptaków? Stare jakieś wasze linie? Tak, tak. To się wywodzi z naszych starej linii. To jest Janssen, Arden, De Klak. One, te gołąbki tak dokładaliśmy trochę teraz. Świeżych gołębi, nowych, tak młodszej krwi. Jeszcze ze Zbyszka Pawlicy. On tam był mistrzem Polski w 96 roku w kategorii A i wicemistrzem w kategorii B. Tak to już mi to łączyli do tych pierwszych z lat 90 gołębi, nie? No i one tak się spisują do nas na bardzo dobrze. Nie? To są gołębie z bardzo dobrej budowy, bardzo mocno upierzone są. One te gołębie tutaj, mówiłeś, że dokładaliście nowe linie, te młodsze, to jakie to były? Zagraniczne, polskie? Czy tutaj od kolegów z oddziału? Tak, to są te zagraniczne gołębie. Przeważnie to teraz z Niemiec, bo tam mam dobre kontakty z kolegami z Niemiec, tam od Helmuta Knopa, to jest tam taki czołowy hodowca w Niemczech. To są z linii, przynajmniej z Vandenabele. Tam tu Wintera Prange dochodzą jeszcze do tego, tam coś było jeszcze z Drapy, no chociaż w ubiegłym roku troszeczkę zakupili od Wojtka Ziobroniewicza, bezpośrednio tam z Drapowych, tego dzieci Pokerface'a, Messiego, nie? Byśmy dołączyli teraz do nowych, nie? Ale to są, tak jakby mówię... I tutaj jeszcze tylko powiedzmy tak, bo koledzy lotują, widzę w oddziale 0304 Łomża Miasto, a to powiedzmy to w samym mieście jest, czy nie? Czy to gdzieś nie, tam to jest Piątnica. Piątnica, ale oddział, myślałem, że w samej Łomży, bo akurat w Łomży kiedyś organy z kolegą robiliśmy w tej głównym kościele, tam te dwie wieże ma. U księdza Godleckiego. O, dobrze. O tych gołębiach będziemy sobie mogli jeszcze jutro porozmawiać właśnie jak brat będzie, nie? Tak. My tylko jak gratulujemy, bo to chyba 5 z gołębi jest tutaj. Siedem. Mamy jeszcze tutaj gołąbka w kategorii D. Tutaj troszeczkę dalej będzie. Tutaj. Nie, D tu było, tu była D. D. Powinien być, jest tutaj. Pierwsza nagroda standard, pierwsza nagroda w sporcie. On ma w D2485. To jest gołąbek z jednej strony jest ze Zbyszka Pawlicy, oryginalny, to jest oryginalny, to jest tak, babka z dziadkiem to oryginalnie było Zbyszka Pawlicy gołębie, natomiast jego matka to była jedna z najlepszych samic, które żeśmy mieli, jak żeśmy tak zaczęły się wyniki pojawiać. Czyli tak, maratony nam bardzo dobrze robiła, pierwsze nagrody w standardzie zabierała, miała 8-15, w kategorii maraton, nie? I robiła nam 11 konkursów co roku. Wycofaliśmy ją, nie? Czyli matkę jego do woliery, 2 lata przesiedziała w wolierze i wróciliśmy na gołębnik lotowy i jeszcze wykręciła 12 konkursów jako już stara samica i była w drużynie, której mieliśmy
trzeci przodownik w Polsce. To w drużynie była, to czyli jego matka, nie? Czyli on jest godnym jej następcą, tak. Ma w swojej historii cztery razy pierwszy konkurs, trzy razy drugi. No, wymieniliśmy akumulator, możemy dalej opowiadać o gołębiu, mówimy o gołębiu z kategorii Sport Deck, który też zdobył pierwszą nagrodę. To był gołąb, który miał w swojej historii cztery konkursy pierwsze, tak? Cztery pierwsze, trzy razy drugie, dwa razy czwarte, trzy razy chyba bodajże szóste, no i tak dalej, łącznie tam już, no nawet widać, nie, tutaj jakie on konkursy zdobywał, nie, to praktycznie tylko jest jeden dwucyfrowy, a to wszystko jest wszystko jeden, w pierwszej dziesiątce, to nawet tak wysoko, bo widzę trzy pierwsze tutaj są, czwarte tak, miejsca, tak. Dwa drugie, jedno, no bardzo wysoko widać. No to właśnie to jest nie, tutaj. A do Łomży to jak daleko ma kolega? Samej trasy? Praktycznie to się łączy, tylko tego rzeka przegradza, nie? To jest nie. A ilu hodowców tam w oddziale Łomża mamy? Chyba na dzień dzisiejszy bodajże to tak ciągle tam się zmienia, ale tak 150, a teraz nawet chyba więcej tam. No to bardzo liczny oddział. No, jest tylko, że mocno rozciągnięty, no. Mamy tam ponad 70 km rozpiętości. Tak. To od jakich takich pierwszych gołębników, z jakich miejscowości tam się hodowcy zaczynają? To znaczy tam bardziej na zachód, na wschód zaczniemy pierwsze, co gdzieś się podejmiem. To jest Łapy. Łapy. Tak, to jest sekcja Łapy, to przy samym Białymstoku. No to właśnie to już dalej rzeczywiście. No i tutaj na Miestkowo to jest 17 km bliżej przed Łomżą. No, my tak to jesteś, rzeczywiście te 7 km. No my tak jesteśmy najbardziej usytuowani z boku, czyli najbardziej na północ, wysunięty gołębnik na północ. I tak no nie po środku, ale tak troszeczkę z boku. Tutaj gołębie, które tutaj mamy na wystawie, one będą reprezentować okręg na wystawie ogólnopolskiej, ale też jeszcze powiedzmy wynik w tym roku, kolega z bratem razem mieliście bardzo dobry, nie? W GMP osiągnęliśmy wynik 1893-44, w intermistrzostwie 51 z jakimś haczykiem, już tam nie pamiętam dokładnie, i w kategorii C, wicemistrzostwo Polski 31-04. Pogratulować, to są najlepsze wyniki chyba jak do tej pory w Kastelu. Czy się trafiały już dużo wcześniej jakieś takie czołowe w skali Polski osiągnięcia? To mieliśmy tak, w kategorii C mieliśmy dwa razy trzeciego przodownika, to mieliśmy raz 27 w C i raz 33, kolejny raz tam 40 coś, jakiś tam wynik. 27 w GMP, 45 w GMP, tak zawsze tak gdzieś. A jeszcze zadam pytanie, od ilu lat kolega lotuje? 27 lat, od 90. I razem z bratem od samego początku? Czy brat dwa lata później dołączył do mnie, tamta służba wojskowa, także. No to często się tak zdarza. Także ja od 91 roku należę do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, a brat dwa lata później dołączył do. Jutro będzie, to będziemy te możliwość tego, zobaczyć nagrody, jakie kolega odbiera, bo tutaj te karmy właśnie wiemy, że tak jak teraz to jest zaraz po dwa są dołożone, to czyli będzie 7 razy 2, 14 worków. 14 z tego worków. Co dobrze liczę, tak? Tak. Jeżeli udaje mi się. Tu jeszcze pokażmy, bo tych 7 gołębi było, my omówiliśmy o kilku. Tak, tutaj mamy jeszcze, powinien być w kategorii coś H. Tu mamy gdzie by to tu. W kategorii. Trzecia nagroda w kategorii H. To jest H kategoria? Tak, sport H dorosły. Tak, sport H dorosły. To jest, jest jeszcze druga nagroda o tu. Tu jest jeszcze druga nagroda, nie? Tu. Tak, to jest już druga nagroda też. Bo to jest tak na za. W H to są z jednego roku tam, z jednego roku gołem te. On na 25% jakby tam liczone mam jak do GMP, tak to ma 14 konkursów na 14, a tak to 11 ma konkursów. Pięknie stoi. No tak się prezentuje pani. To jest też naszych tych starych gołębi latających, nie. Mamy tutaj kolejny gołąbek jest w kategorii H i to jest gołąbek o numerze 75-97, a więc to jest jak do tej pory to nasza perełka, uważamy, nie, za ten, to jest samiczka z linii Vandenabele, czyli ojciec jej, to jest ten nasz 16-41, który na Spartakiadzie miał trzecie miejsce. Wspaniały gołąb, to jest jej ojciec. Znaczy na wystawie tej europejskiej w Bukareszcie. Natomiast matko jej, to bezpośrednio dostaliśmy w prezencie od Janka Kawalera i żeśmy to połączyli i wyszło nam cztery młode gołębie, dwa poszło na loty,
Dwa żeśmy do woliery włożyli i mamy je w wolierze w rozpłodzie. A tutaj ta samiczka reprezentuje. Tak, jedna właśnie pięknie leciała te krótsze loty i na któryś 300 dostaliśmy telefon, że samochód ją na jezdni rozjechał już niedaleko domu. Natomiast te pierwsze loty troszeczkę tak średnio, ale już te długie to naprawdę rewelacyjnie leci, jak widać, nie? Ona ma, jak tutaj jest w GMP, w drużynie jest 6 razy i w intermistrzostwie 4 razy. Także ona ma tutaj pierwszy konkurs, widzę, drugi, czwarty. Tak, pierwszy konkurs ma z maratonu 755 km, drugi konkurs to jest Wysoka 330, czwarty konkurs 528 to jest Cedynia, dziewiąty też z Cedyni ma, także łącznie ma 12 konkursów. 12 konkursów w tym roku zrobiłem. Jako dwuletni gołąb to naprawdę uważam, że to jest I tu mam jeszcze ze sportu wyczyn, widzę. Ze sportu wyczyn, tak. To jest gołąb, tak. Sześcioletni? Sześcioletni gołąb. A tu widzimy wszystkie konkursy, jakie ma. To jest gołąb rewelacyjny, nie? To był hodowany jako późny po lotach, uhodowany i poszedł do woliery. Jako rocznik był w wolierze. I na jesieni po lotach żeśmy go na gołębnik lotowy włożyli i tam obleciał na cały ten i jako dwuletni zdobył nam tylko jeden konkurs. Dolatywał na drugi dzień i na trzeci, ale my nigdy nie rezygnujemy z takich gołębi, nie? Ponieważ on wie, że on sam na siebie pracował, na swoje wyniki. I dojrzał później. Dojrzał. No od trzylatka, jako trzyletni zrobił 12 konkursów, normalnie powinien mieć 13, ale tam mieliśmy defekt zegara, nie? I lot był odrzucony, ale 12. I w ubiegłym roku zrobił 13 konkursów i w tym roku również 13 konkursów. Dlatego ma pierwszą nagrodę właśnie. Tak, i to jest jako sześcioletni gołąb, prawda? Samczyk ładny. Samczyk, tak. To jest bardzo piękny gołąb. Ja jego dziadka kupiłem w Niemczech. Też bardzo dobry gołąb był, to z tych linii Janssen była, już nie pamiętam dokładnie, musiałem w rodowód zerknąć, ale z Uno też tam był. Ferschtrete Uno. Ferschtrete Uno, tak. Tak, to mnie kosztowało, dużo zapłaciłem, bardzo dużo, nie? Do tej pory brat mój mówi, że lepszego gołębia w historii jeszcze nie miał w ręku. Jak ten Uno? Jak ten gołąb był dziadek tego gołębia, mhm. Nie? No i hodowaliśmy się jednego gołąbka, czy ojca, i też miał drugą kategorię w okręgu, w kategorii A też, ale jak na jakimś którymś to się przepadł, nie wiem co się stało. No, te szybkie gołębie to mają to do siebie, nie, że giną bezpowrotnie, prawda, czasami jest, czy to narażone przez jastrzębia, to pierwsze gołębie zawsze, nie? Ale to zginął, a on godnie reprezentuje po prostu tych swoich przodków, nie? To też ciekawa historia, bo ten z tych jego przodków, tych w Niemczech, to leciał jego podaże pradziadek 12-12, 12-11 i w kolejnym roku, na szóstym locie, partnerka ją zginęła, wrócił super, na następny lot wrócił już po konkursie i kolejny lot po konkursie i go wycofał do woliery, nie? I uhodował tego gołąbka i ja kupiłem jego dziadka wtedy. To taka historia z niego się zmieniła. 7 gołębi kolega ma w reprezentacji, to gratulujemy. No, jutro liczymy, że jeszcze będziemy możliwość mieli zobaczyć, jak kolega będzie razem z bratem odbierał te tutaj nagrody wszystkie. Także gratulujemy, dziękuję bardzo. Dziękuję i do jutra, do zobaczenia. Do zobaczenia.